Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dzisiaj mamy moment podsumowania pięknej akcji, którą zorganizowało koło hodowców gołębi pocztowych w Komarnie. I myślę, że jest pora ku temu, żeby przede wszystkim podziękować organizatorom za tą piękną akcję, za tą ogromną pracę, bo to się tylko tak mówi, że cóż to jest sprzedaż choinek, a trzeba to wszystko zorganizować, przygotować, wyciąć i później pomimo trudnych warunków pogodowych sprzedawać, poszukiwać chętnych i myślę, że ta akcja po raz kolejny przynosi ogromny sukces, bo cel, wiadomo, jeden jest pomoc naszym dwóm dziewczynkom potrzebującym i myślę, że środki zebrane z tej akcji na pewno posłużą tym dzieciaczkom i będą wykorzystane bardzo dobrze na ich potrzeby i chciałbym w dniu dzisiejszym w obecności członków koła przekazać środki, które zostały zgromadzone ze sprzedaży choinek i myślę, że życzyć tylko należy, żeby były dobrze wykorzystane i życzyć, żeby w tym nowym roku codziennie był widoczny jakiś pozytywny skok w rozwoju naszych dziewczynek, żeby ta rehabilitacja przynosiła jak największe sukcesy, żeby mogły się cieszyć taką miarę normalnością, żeby zawsze miały pomocną dłoń, no i żeby dożyły takiego momentu, że będą w miarę normalnie funkcjonowały, a my ze swojej strony deklarujemy, że będziemy podejmowali jakieś działania kolejne, żeby w tych ich rozwoju je wesprzeć, bo jest to dla nich szczególnie potrzebne. Znamy obciążenia, jakie są po stronie rodziców, ile to wymaga obowiązków, ile to wymaga czasu, pracy. My normalnie funkcjonujący możemy powiedzieć, że tylko gorąco współczujemy, ale na progu nowego roku życzymy, żeby sił nie brakowało, żeby te dziewczynki rosły dla waszej radości, ku naszej radości, a członkom koła chciałbym tylko jeszcze raz pogratulować i życzyć, żeby nie przestawali na tej akcji, żeby pojawiały się nowe pomysły, bo cel jest świetny, cel jest świetny. Myślę, że Daniel to bardzo pozytywnie rozpromował, bo promocja sprzedaży choinek i cel, jakiemu one miały służyć, były naprawdę mocno rozpromowane. Kto chciał, to w mediach to zobaczył, obejrzał, a wiele osób też i znaczących zapraszało do tej akcji. I myślę, że efekt jest lepszy niż w poprzednim roku i to jest chyba najistotniejsze. I cóż, wypadałoby jeszcze raz podziękować i przekazać to, co było efektem tej pięknej akcji, czyli środków finansowych, które zostały zebrane ze sprzedaży choinek. W tym roku sprzedaliśmy ponad 300 choinek. Kopanych, ciętych, różnych wielkości, zależy kto wybierał, to wybrał naprawdę dobre choinki, piękne, świeże. Był pan z Chełma, który kupił choinkę, przyjechał ciężarówką i kupił choinkę na ciężarówkę, zapakowaliśmy tą choinkę. No i choinki były sprzedane tutaj lokalnie, w gminie Konstantynów, gmina Leśna Podlaska. Też były z Białej Podlaskiej osoby, kupowały po 4, po 5 choinki. Ja wszystkich osób nie pamiętam, bo to było ponad 300 osób, to więc. Rymkowi, bo naprawdę podziwiam i za to. A chcę też powiedzieć, że ta kasa przyda się, nie? Ale chyba ta świadomość, że jednak życie nie jest takie proste i łatwe, że ci, co kupują, też wiedzą, że nie jest nic dane raz na zawsze, nie? Lenka przede wszystkim dzięki tej całej akcji dostała wsparcie, które przeznaczymy na nowe ortezy, na zakup nowego wózka, który poprzedni jest już dla niej za mały. To także dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wsparli tą piękną akcję. Tutaj chłopakom ze związku za pomoc, za zorganizowanie tej całej akcji oraz panu wójtowi i Danielowi Laszukowi za ogólnie za całokształt.